Dobry wieczór Państwu. Oto piękne zbrojniki Hypancistus SP L236 z prywatnej hodowli Ingo Zeidera, wybitnego niemieckiego hodowcy kirysków i zbrojników. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że możecie Państwo znaleźć o rozmnożeniu tych zbrojników jeden z pierwszych artykułów, chociażby na portalu planetcatfish.com. Ryby przez lata selekcjonowane, można je klasyfikować jako tak zwane super white, piękne osobniki o bardzo ładnej barwie. Oczywiście no to są jeszcze młode sztuki, bardzo młode sztuki. Przed chwilą przyjechały tutaj z Niemiec do mnie. Aczkolwiek ja je tylko Państwu pokazuję, opisuję, nie są one przeznaczone dla mnie. Podaję takie przykładowe, bo dużo osób mnie pytało, jak te zbrojniki się prezentują, jak w rzeczywistości te młode od Ingo wyglądają. Tak więc tu mają Państwo film robiony właśnie ze świeżo przywiezionymi tymi zbrojnikami. Są w miejsce, bo nie chcę ich aż tak bardzo stresować, przekładać do kotnika. Kolega je za chwilę zabierze, a też nie chcę powodować zbyt dużego stresu u nich. Takie ujęcie z góry też myślę dosyć dobrze pokazuje ich rzeczywiste ubarwienie. Tutaj zawartość, ilość bieli. Są one oczywiście w tej chwili dosyć mocno przestraszone, no bo zostały świeżo wyciągnięte ze stropianowego boksu i tutaj do miski przestawione, przełożone. Można zamawiać zbrojniki kiryski z prywatnej hodowli Ingo Zeidera. Ma tam bardzo ciekawe, szczególnie zbrojniki, ale też kiryski, które są rzadkie nawet na skalę niemiecką, który to rynek jest no, bardzo bogaty i są tam gatunki, które u nas są często zupełnie niedostępne i też nawet w Niemczech ryby z jego hodowli są bardzo poszukiwane. Dziękuję bardzo Państwu.